Szanowni, dzisiejsze streszczenie chciałbym zacząć od tego zadania. To jest zadanie, które przede wszystkim pokazuje, że podchodząc do zadań, które brzmią w trudny sposób i wydają się skomplikowane, trzeba zawsze zachować zimną krew, nie wpadać w panikę i mieć świadomość, że rozwiązanie, jeśli istnieje i jest dostępne, a to było zadanie z drugiego etapu Olimpiady Matematycznej Juniorów bodajże w 2017 roku. To da się zrobić. No i mamy zadanie w takiej formie. Mamy tablicę 4x4 i każde pole tablicy wpisujemy liczby całkowite, ale musimy to zrobić w ten sposób, żeby sumy w każdym wierszu i w każdej kolumnie z osobna były potęgami liczby 2 i to takimi o dodatnim wykładniku całkowitym, na przykład 2 do 5, 2 do 3, 2 do 7. No to się da zrobić oczywiście, mogę tu wpisać różne potęgi dwójki, no i wtedy oczywiście mamy 4 pola. Mogę wpisać to w ten sposób, w każdym wierszu i kolumnie. Mogę wpisać to w taki sposób, żeby rzeczywiście suma była zawsze potęgą dwójki o wykładniku całkowitym dodatnim, ale pytanie jest, czy można to zrobić w taki sposób, żeby każda z tych 8 sum, no bo 4 w kolumnie i 4 w wierszach, miała inną wartość. No i przyjrzyjmy się rozwiązaniu. No, rozwiązanie, ja może to zamknę się na moment, żeby nie zasłaniać. Rozwiązanie wygląda tak. No, najpierw może zapiszmy, co to znaczy, że suma w każdej kolumnie i w każdym wierszu jest potęgą liczby 2 o wykładniku całkowitym nieujemnym. No to znaczy, że te sumy liczone w wierszach to są 2 do potęgi W1, 2 do potęgi W2, W3, W4, a w kolumnach analogicznie tylko K1, K2, K3 i K4, tak jak od słowa kolumna. No i umówmy się, że 2 do K1 to będzie najmniejsza taka suma. No, gdyby nie była najmniejszą, no to można by poszukać najmniejszą sumę. Jeśli byłaby w kolumnie, no można kolumny w tej tabeli przestawić. Jeśli byłaby w wierszu, no to byśmy przestawili ją tak, żeby w pierwszym wierszu była najmniejsza suma i wtedy to będzie zamiast 2 do K1, 2 do W1. Łatwo będzie to zmienić to rozwiązanie. No i ponieważ wszystkie te sumy mają być różne, no to wszystkie liczby K1, K2, K3, K4, W1, W2, W3 i W4 muszą być różne. No więc co to zapisaliśmy, jakby to treść zadania zapisaliśmy za pomocą matematyki. No i teraz trzeba by spróbować jakiś warunek wymyśleć. No i najprostszy warunek, jaki przychodzi do głowy, chyba zgodzicie się, że najprostszy, to jest taki, że czy sumujemy po wierszach, czy sumujemy po kolumnach, to ponieważ zawsze sumujemy wszystkie elementy tej tablicy, to wynik musi być taki sam, a zatem suma po kolumnach 2 do K1 plus 2 do K2 plus 2 do K3 plus 2 do K4 musi być równa sumie po wierszach 2 do W1 plus 2 do W2 plus 2 do W3 plus 2 do W4. No i teraz to równanie można podzielić przez 2 do K1 i wykorzystać fakt, że jeśli dzielimy dwie potęgi o tej samej podstawie, no to wykładnik jest różnicą potęg. Tak? Przepraszam, wykładnik jest różnicą wykładników. Tak? Od wykładnika w liczniku trzeba odjąć wykładnik w mianowniku. No dlatego tutaj z dzielenia 2 do K1 przez 2 do K1 dostajemy jedynkę, no bo K1 minus K1 jest 0, 2 do 0 to jest jedynka, a tutaj będzie K2 minus K1, K3 minus K1, K4 minus K1, a po drugiej stronie będzie
W1 minus K1, W2 minus K1, W3 minus K1 i W4 minus K1. Tak. Przesunie się to? Przesunęło się. No i teraz te wszystkie wykładniki K2 minus K1, K3 minus K1 i tak dalej, tak samo tutaj po tej stronie, są liczbami całkowitymi dodatnimi, no bo K1 to była najmniejsza liczba, bo 2 do K1 to była najmniejsza suma. A zatem te wszystkie liczby, 2 do jakiejś potęgi całkowitej dodatniej, to są liczby parzyste, potęgi dwójki. No to mamy taką sytuację. Po lewej stronie mamy jedynkę plus 3 liczby parzyste, to na pewno jest liczba nieparzysta. A po prawej stronie mamy sumę czterech liczb parzystych, to na pewno jest liczba parzysta. A zatem mamy równość liczby nieparzystej i parzystej, to nie może się zdarzyć. A zatem otrzymaliśmy sprzeczność. Ta sprzeczność oznacza, że to, co próbowaliśmy wykorzystać, te założenia, które uczyniliśmy, to znaczy, że wszystkie te liczby W1, W2, W3, W4 i K1, K2, K3, K4 są różne, że te założenia nie mogą być spełnione. Innymi słowy, nie można zrobić tego w taki sposób, żeby każda z tych 8 sum miała inną wartość. Dobrze, a teraz kolejne zadanie. Mamy 11 dodatnich liczb całkowitych, zbiór 11 dodatnich liczb całkowitych uporządkowanych od A1 do A11. Tak naprawdę to one nie muszą być dodatnie, ale ponieważ my jeszcze w szóstej klasie nie do końca chyba w domu jesteśmy z liczbami ujemnymi, to tak, żeby uprościć, nie komplikować niepotrzebnie, to załóżmy, że są to dodatnie liczby całkowite. No i trzeba udowodnić, że wśród nich zawsze można znaleźć taką sekwencję, ułożyć te liczby od 1 do 11 i wśród nich jest sekwencja kilku liczb. Taka sekwencja, to znaczy na przykład A4, A5, A6 i A7, tak? Bez dziur. Nie może być A3, A5 i A7, tylko A3, A4, A5, A6, A7. Jest sekwencja nieznanej długości, taka, że jej suma jest podzielna przez 11. Dodałem poprawkę do tej, której suma jest podzielna przez 11. No i to zadanie pachnie zasadą szufladkową Dirichleta i podchodziliśmy do tego, do podobnych zadań. No, idea jest taka, żeby stworzyć sumy częściowe. S1 to będzie A1, S2 to będzie A1 plus S2, S3 to będzie A1 plus A2 plus S3. No i S11 to jest suma tych wszystkich liczb. No, tych sum jest 11. Gdybyśmy potrafili udowodnić, że przy dzieleniu przez 11 mają co najmniej dwie z nich mają te same reszty z dzielenia, no to moglibyśmy wykorzystać znany nam fakt, że jeżeli dwie liczby mają resztę z dzielenia przez trzecią, mają te same reszty z dzielenia przez trzecią liczbę, to ich różnica dzieli się przez tą liczbę. To jest fakt, z którego już wielokrotnie korzystaliśmy. No ale jest pewien kłopot, bo jest 11 sum i 11 reszt z dzielenia. No i wydaje się, że tutaj zasada szufladkowa nam nie pomoże, bo żeby zasada szufladkowa zadziałała, to elementów musi być co najmniej o jeden więcej niż szufladek. No ale możemy sobie przypomnieć zadanie o wymienianiu ścisków dłoni. O, tu jest to zadanie. Pamiętacie, w spotkaniu bierze udział 5 uczestników i witają się i trzeba pokazać, że co najmniej 2 uczestników wymienia tę samą, czy przywitało się z tą samą liczbą osób. No i tam też jest sytuacja taka dość dziwna, dlatego że na pierwszy rzut oka przynajmniej, bo ktoś się może nie przywitać z nikim, z jedną osobą, dwoma, trzema i czterema, czyli mamy 5 szufladek i 5 osób. I co z tym zrobić? No, okazuje się, że trzeba zauważyć, że jeżeli ktoś nie przywitał się z nikim,
no to nie może być też osoby, która przywitała się z wszystkimi czterema pozostałymi uczestnikami spotkania. W związku z tym albo jest osoba wśród tych pięciu, które przywitała, nie przywitała się z nikim, albo jest osoba, która przywitała się ze wszystkimi. W obu tych przypadkach rozpatrywanych oddzielnie są tylko cztery szufladki i pięć osób. No i podobnie jest tutaj. Wracamy na tę kartę. Podobnie jest tutaj. Sytuacja jest taka, albo któraś z tych sum S1 do S11 dzieli się przez 11. No jeżeli się dzieli, no to ta sekwencja, której suma jest tutaj obliczona, to jest właśnie ta sekwencja, o którą pytają w zadaniu. No, podzielna przez 11. No albo nie dzieli się żadna. Ale jeżeli nie dzieli się żadna z tych sum, to znaczy, że reszty z dzielenia równej przez 11 równej 0 nie ma. Czyli mamy 10 reszt, 11 sum, co najmniej dwie sumy mają tą samą resztę. No i różnica tych sum od tej dłuższej odjąć tę krótszą da nam odpowiednią sekwencję, tak? No na przykład gdyby to trzeba było odjąć od S10, S3, no to ta sekwencja byłaby A4 plus A5 plus A6 plus A7 plus A8 plus A9 plus A10. I zasada szufladkowa zadanie nam rozwiązało. Oczywiście można to samo rozumowanie wykorzystać w dowodzie twierdzenia o tym, że uporządkowany zbiór n dodatnich liczb całkowitych zawiera na pewno sekwencję, której suma dzieli się przez n. Dziękuję bardzo.